Cześć, dzień dobry. Witam Was na kanale Happy Dental Academy i zapraszam na unboxing szczoteczki magnetycznej Oral-B Ayo 7. Opakowanie szczoteczki Oral-B Ayo 7 zachowane jest w jasnej kolorystyce. Na froncie znajdziemy wytłoczone logo producenta, wytłoczone logo serii produktów oraz informację, iż jest to model 7. Mamy tutaj także piktogramy, które informują nas o jakichś specyficznych funkcjach, parametrach tej szczotki, takich jak na przykład sztuczna inteligencja, jak inteligentny czujnik nacisku, dwuminutowy timer, czy też ładowarka magnetyczna, którą znajdziemy w zestawie. Wersja kolorystyczna, którą ja mam dzisiaj, to jest wersja biała. Ta szczotka występuje jeszcze w wersji czarnej. Szczoteczka posiada 5 trybów pracy, o czym informacja również zawarta jest na opakowaniu. I te wszystkie elementy, które tutaj mamy, są elementami wytłoczonymi, co sprawia, że całe opakowanie wygląda elegancko i tak dość ekskluzywnie. Bok opakowania to ponownie zdjęcie szczoteczki oraz informacje o składzie zestawu, ale tego teraz nie będę czytać, bo o tym porozmawiamy za chwilę. Tył to ponownie informacje o jakichś specyficznych, wyróżniających tę szczotkę, tę technologię, funkcjach, takich jak sztuczna inteligencja, która w przypadku modeli Ayo występuje i charakteryzuje się tym, iż szczoteczka dzięki zastosowaniu tutaj specjalnych parametrów ma zdolność, powiedzmy, czytania, w jakiej pozycji w jamie ustnej obecnie się znajduje i w połączeniu z aplikacją, którą możecie zainstalować na swoim smartfonie, zczytuje nam statystyki mycia zębów, zczytuje nam, w których partiach jamy ustnej to czyszczenie było zbyt mocne, w których czyszczenie wymaga jeszcze poprawy, więc mamy taki pełen obraz tego, w jaki sposób dbamy o higienę jamy ustnej. Jest ponownie informacja o czujniku nacisku. Tak jak wspominałam, ten czujnik w przypadku modeli Ayo jest czujnikiem inteligentnym i jest to pierwsza taka opcja czujnika, którą znajdziemy ogólnie w szczotkach elektrycznych, ponieważ w tym przypadku mamy nie tylko informacje o tym, gdy zbyt mocno szczotkujemy zęby, co objawia się zapaleniem czerwonej lampki, ale również w sytuacji, gdy szczotkowanie jest zbyt delikatne, gdy przykładamy zbyt słabo tę szczotkę do powierzchni szkliwa, ponieważ wówczas światełko jest białe. Dopiero w momencie, gdy ta siła szczotkowania jest optymalna, zapala nam się zielona lampka i do tego momentu powinniśmy dążyć, ponieważ wówczas, tak jak wspomniałam wcześniej, to czyszczenie jest właściwe. Mamy tutaj również rozwiniętą informację o interaktywnym wyświetlaczu, na którym pojawiają się komunikaty, chociażby powitanie, które szczoteczka wyświetla. Możemy wybrać oczywiście język, w którym szczotka się z nami komunikuje. Na wyświetlaczu będziemy widzieć tryb pracy, który obecnie używamy, ale także informacje o tym, że należy wymienić końcówkę, której używamy. Więc tutaj również taka przypominajka się pojawia. No i ostatni element, ten ostatni piktogram, to informacja o magnetycznej ładowarce, którą znajdziemy w zestawie. Dzięki temu, że zastosowana została właśnie taka technologia, skracamy czas ładowania szczoteczki, więc wpływa to również na taki aspekt użytkowy, jeśli chodzi o stosowanie właśnie tych modeli Ayo. Tak jak widzicie, szczotka jest wyposażona w dużo innowacyjnych funkcji, co sprawia, że rzeczywiście jakość i jakby zaawansowanie technologicznie tych modeli Ayo jest na bardzo wysokim poziomie. I ostatni bok opakowania to informacje o trybach pracy, to piktogramy, które prezentują nam te tryby pracy oraz ich rozwinięcie. Wspominałam Wam na początku, że szczotka ma 5 trybów pracy i te tryby to tryb daily clean, czyli taki tryb codzienny, najbardziej podstawowy. Tryb sensitive, czyli tryb delikatniejszy dla osób, które mają na przykład wrażliwe zęby bądź też mają wrażliwe dziąsła i ten intensywny tryb jest dla nich zbyt mocny. Mamy tryb whitening, czyli tryb wybielający, tryb gum care, tryb, który jest przeznaczony dla osób mających wrażliwe dziąsła bądź jakiegoś
jakiegokolwiek rodzaju problemy natury periodontologicznej, ponieważ ten tryb właśnie sprawia, że dziąsła są odpowiednio wymasowane i też nie ma tutaj jakiegokolwiek niebezpieczeństwa związanego z ich uszkodzeniem czy z ich podrażnieniem. I ostatni tryb to tryb czyli taki tryb intensywnego szczotkowania, można powiedzieć, wypolerowania powierzchni szkliwa. Tak jak widzicie, wybór jest dość bogaty, więc myślę, że to jeśli chodzi o elastyczność dopasowania pracy, mocy szczotki do Waszych potrzeb jest naprawdę bardzo duża. I jeśli chodzi o wygląd opakowania, o to, co znajduje się na poszczególnych bokach, to już wszystko. Teraz zajrzyjmy do środka i sprawdźmy, jak wygląda skład zestawu. W opakowaniu znajdowała się kartonowa wytłoczka w kolorze czarnym, dodatkowo zabezpieczona taką nakładką, na której znajdują się grafiki, zdjęcia ze szczoteczkami AIO. Ja teraz zdejmę tę nakładkę. Tutaj na jej tyle mamy informacje o końcówkach, które w przypadku modeli AIO możemy używać, o możliwości wyboru języka, tak jak wspominałam wcześniej, w którym szczotka się do Was komunikuje, oraz informacja o tym, z jakich miejsc możecie pobrać aplikację. Jest również kod QR. I przechodząc już do elementów zestawu, w centralnym punkcie wytłoczki jest oczywiście rękojeść, jest napęd szczoteczki. Tak jak wspominałam, mój jest w kolorze białym, ale ta szczotka dostępna jest również w czarnej wersji kolorystycznej. Całość wykonana jest z tworzywa, jest dość zgrabna, wygodnie leży w dłoni. No i na froncie mamy nazwę producenta, czyli mamy logo producenta oraz nazwę serii produktu. Jest również interaktywny wyświetlacz, o którym wspominałam. Mamy przycisk włączający szczotkę oraz przycisk taki zatwierdzający, pozwalający nam chociażby na zmianę trybów pracy. Wyjmiemy teraz tę część i przejdziemy do drugiego piętra, gdzie znajdują się pozostałe elementy zestawu, a wśród nich końcówka, która w przypadku modelu 7 jest jedna w zestawie. Tak jak wspominałam wcześniej, są dwie końcówki, które będą kompatybilne ze szczoteczkami AIO. W przypadku modelu AIO 7 mamy końcówkę Ultimate Clean, czyli taką końcówkę bardziej podstawową do codziennego stosowania. Drugą końcówką jest końcówka Sensitive, czyli taka końcówka delikatniejsza. Mam tutaj wersję rozpakowaną, więc może na niej będzie łatwiej pokazać Wam, jaki jest układ włókien właśnie w przypadku tej szczotki. Mamy tutaj asymetryczne włókna, mamy je pogrupowane w kępki po to, aby zapewnić jeszcze lepszy efekt usunięcia płytki nazębnej, jeszcze lepszy efekt doczyszczenia powierzchni szkliwa. Ja sobie teraz końcówkę zamontuję w tym miejscu. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, iż tutaj sam sposób mocowania końcówek jest zupełnie inny niż w przypadku tych wcześniejszych modeli. Więc końcówki, jeżeli mieliście jakby wcześniejsze modele, nie będą pasowały do wersji AIO. Kolejny element zestawu to jest takie etui stojak na końcówki, który możecie na przykład postawić w łazience. Mamy tu miejsce na dwie końcówki, mamy takie higieniczne zamknięcie, które jest perforowane, więc nawet jeżeli te końcówki będą mokre, to one będą mogły sobie swobodnie dosychać. Bardzo fajna, zgrabna opcja. Również jeżeli macie większą rodzinę, a chcecie zabrać szczotkę w podróż, to możecie śmiało w tym pojemniku końcówki sobie przetransportować. Kolejny element zestawu to etui podróżne, które w przypadku modelu 7 jest po prostu plastikowym etui, nie ma tu opcji funkcji ładowania. Mamy natomiast miejsce na szczotkę i na dwie końcówki. Etui też jest całkiem zgrabne, więc nie zajmuje dużo miejsca w bagażu. I ostatni element zestawu to jest ładowarka magnetyczna. Tak jak wspominałam wcześniej, ta technologia sprawia, że skracamy czas ładowania szczoteczki. Ładowarka jest stosunkowo niewielka, ale jest dość ciężka w porównaniu z poprzednimi modelami.
To, co się też zmieniło, to fakt, iż nie mamy tutaj żadnego bolca, tak jak w przypadku innych wersji, na które nakładamy szczotkę. Jest tu lekka wypukłość, ale całość działa w ten sposób, że ładowarka przyciąga nam lekko szczotkę i w ten sposób ją odpowiednio pozycjonuje, więc ta szczotka, mimo tego, że nie mamy tutaj żadnego bolca, spokojnie trzyma się po prostu na ładowarce. Na samym spodzie, pod tą wytłoczką, mamy jeszcze instrukcję obsługi, taką już rozszerzoną ze wszystkimi informacjami, które mogłyby Was zainteresować, jeśli chodzi o uruchomienie, czy też po prostu stosowanie szczotki. I jeśli chodzi o elementy zestawu, to już wszystko. Gdyby zainteresowały Was jakiekolwiek kwestie techniczne, czy też parametry szczotki, aspekt końcówek, to jak zawsze odsyłam Was na stronę www.happydental.pl, gdzie na kartach produktów będziecie sobie mogli doczytać wszystkie te informacje. Dzisiaj Wam już serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, do klikania w dzwoneczek, aby żaden kolejny odcinek Wam nie umknął. No i oczywiście do pozostawienia łapek w górę. Jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się na kolejnym filmie.